Jesteśmy w trudnej sytuacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z oczekiwań uczniów, rodziców, środowiska nauczycielskiego. Wszyscy jesteśmy zdania, że im więcej nauczania stacjonarnego, tym lepiej dla naszych uczniów, tym lepiej dla życia i rozwoju polskiej oświaty, polskiej edukacji. No ale sytuacja pandemiczna i rozwój pandemii koronawirusa zmusza nas do podejmowania takich właśnie decyzji. Od soboty wszyscy jesteśmy w strefie czerwonej. Od przyszłego tygodnia szkoły podstawowe w klasach od 4 do 8 we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce przechodzą na tryb nauczania zdalnego. Podobnie jak już na pełen tryb nauczania zdalnego przechodzą wszystkie szkoły ponadpodstawowe. To są decyzje na najbliższe 2 tygodnie po to, aby wyjść naprzeciw temu problemowi, który rzeczywiście dzisiaj jest najważniejszy i temu zadaniu, które dzisiaj jest najbardziej konieczne do zrealizowania, to znaczy zablokowanie rozwoju pandemii koronawirusa. Musimy się temu podporządkować i do tych decyzji zastosować. Decyzje są wypracowywane na codziennych spotkaniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, czyli tak naprawdę w ramach Rady Ministrów obradującej w tych warunkach już codziennie. Codziennie na ten temat dyskutujemy, analizując wszystkie dane, które do nas spływają, dotyczące bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, a także rodziców i środowisk domowych, do których uczniowie wracają. I na podstawie wszystkich tych danych Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przedstawia panu premierowi rekomendacje w sprawie podejmowanych działań i ostateczne decyzje właśnie w ten sposób powstają. Jeszcze raz powtarzam, z pełną świadomością oczekiwań środowisk uczniów, nauczycieli, rodziców co do stacjonarnego nauczania, ale też z pełną świadomością konieczności bezpieczeństwa, zaprowadzenia bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie naszych placówek oświatowych.